drugą część magazynu sportowego. Zapraszają Łukasz Staroliński, Przemysław Paczkowski. Teraz będzie trochę o tenisie, ale też będzie o meczu Legia Widzew. Z nami Bartosz Ignacik, Kanal Plus Sport. Dzień dobry. Trochę miło, a potem trochę niemiło. Tak, nie, no w ogóle jest miło, jest poniedziałek. Cieszmy się początkiem nowego tygodnia. Który lubi poniedziałki? Nie w zasadzie lubię każdy dzień, ale troszkę brakuje słońca, reszta jest okej. Okay. No to też meteopata, tak samo jak ja. No nie, no nie znam, nie, osoby, jest... nie znam osoby, która woli deszcz od słońca. No, jeśli jest poza tym jest 5 stopni i pada. No może ci co na pustyni mieszkają. Jeśli jest taka osoba, która woli deszcz i słońce, to ja nie wiem wtedy, o co chodzi. No, ludzie mieszkają w Londynie, na Wyspach Brytyjskich, więc tam jakoś dają radę. Dobra, ale zapytam, jak już powiedziałem, porozmawiamy o tenisie, no to zapytajmy o Igę Świątek, która pokonała swoją pogromczynię z Australian Open, noskową. Taki rewanż? Trochę za ten Australian Open? No, na pewno tak wszyscy będą mówić. A czy Iga, myślisz, że tak podchodziła? Tak, przepraszam, że wtrącę jeszcze. Nie, nie sądzę. Ja myślę, że to bardziej dziennikarze zawsze podciągają te wszystkie historie Igi Świątek związane z rewanżami i w zasadzie każdy już czeka na mecz z Ireną Stapienko, by pierwszy raz wygrać i też się poniekąd zrewanżować. Nie, no wydaje mi się, że Iga do tego spokojnie podchodzi. Bierze to, co ma w kolejnych rundach. No, imponuje mi jej taki jakby bardzo mocny tenis po tych nieudanych początkach, bo no tutaj jakby to już się stało no tradycją, tak możemy powiedzieć, w Indian Wells. Ja wiem, że dopiero to były dwa mecze, ale i 9 gemów z rzędu wygranych z Danielle Collins i 10 wczoraj z Lindą Noskową, to jakby każe sugerować, że Iga po tych słabszych odrobinę początkach no jest w stanie gdzieś tam się zebrać i pokazać to, co ma najlepszego. Bardzo dużo niespodzianek w tegorocznej edycji turnieju Indian Wells. Odpadają te najlepsze, a czasami nawet w ogóle nie podchodzą do rywalizacji. Czytaj Jelena Rybakina, Sabalienka wygląda tak sobie w tych pierwszych spotkaniach. No więc my musimy się cieszyć, że jakby Iga nie brała udziału w tych sensacyjnych rozstrzygnięciach, że na razie pokonała dwie niezwykle mocne rywalki, jak na, dajmy na to, drugą i trzecią rundę tak poważnego turnieju. Wyprzedzając twoje pytanie, nie sądzę, żeby miała jakikolwiek jutro problem z Julią Putincewą, bo to jest jednak jeden kaliber, jeśli nie dwa, bądź nawet trzy niżej. Nie sądzę, żeby miała, jeśli wybiegnę w przyszłość, problem w ćwierćfinale z Karoliną Woźniacką bądź Angeliką Kerber. Ja wiem, że my Polacy lubimy sobie rozpisywać drabinkę już do finału, ale no tak, no bądźmy szczerzy. Jak popatrzymy na górną część tej drabinki właśnie, to myślę, że tutaj spokojnie powinniśmy się emocjonować występami Igi w Kalifornii do najbliższej niedzieli. Ja wiem, już w zasadzie niedzielę. Wszystko skomentowałeś. Jeszcze tak. Pytanie o półfinał i finał. No nie wiem, kto tam będzie w półfinale, ale ta drabinka górna jakby z racji tych niespodzianek, które miały miejsce, jest zdecydowanie no, łatwiejsza i patrząc też jakby... Dobra, Iga też nie jest w jakiejś optymalnej dyspozycji. To nie jest tenis, który gdzieś tam zaciąga tłumy i wszyscy podniecamy się grą Igi, która wygrywa kolejne spotkania w godzinie 10 minut. Tak nie jest, ale też pamiętajmy, że Indian Wells to jest niezwykle specyficzne miejsce do gry w tenisa. Wszystko pięknie, ładnie zrobione. No, faktycznie nie można grać w ładniejszych okolicznościach przyrody, ale jednak no, tamta piłka, wielokrotnie to używamy to słowo lata i trudno jest złapać taki no, optymalny tenis, nawierzchnia niezwykle wolna, też taka sprzyjająca Idze, więc jakby no, te wszystkie warunki powodują, że Iga jest faworytką tego turnieju. To jest ten powód takich trudniejszych początków Igi w obu meczach? Że tak mi się wydaje, tak. Bo tak. Ona mówi, po raz drugi chyba powiedziała, że w którymś momencie stwierdziła, dobra, muszę zwolnić trochę zagrać bezpieczniej i wtedy, no i wtedy to już wszystko idzie. No wiemy, że Iga lubi rozpocząć zawsze mocno i solidnie dane spotkanie, że szybko odjeżdża rywalką, że jeśli pojawiają się jakieś turbulencje, to przeważnie na początku drugiej partii, kiedy to trzeba wszystko potwierdzić, a tutaj no, faktycznie potrzebuje odrobiny więcej czasu, by faktycznie troszkę zwolnić i być bardziej cierpliwą, bo jeśli wszystko sobie tam ładnie w głowie poukłada, zbilansuje zyski ze stratami, no to wiemy, że potem jest po prostu gwizdek i to nie jest koniec meczu Widzew Legia, o którym się będziemy rozmawiali, tylko to jest gwizdek dla rywalki, że pociąg odjechał. To ja zapytam jeszcze o ten start sezonu Igi, no bo jak go oceniasz w ogóle? Bo mi się wydaje, że dzisiaj patrzymy z perspektywy tego, że Iga jest na topie i dla nas jest sytuacja taka, że jeżeli Iga nie wygra, no to już ma trudne początki. Czy rzeczywiście był ten początek sezonu był trudny? Czy może po prostu widzimy, że Iga dopiero łapie swoje tempo i swoją formę? No, ale jakby, no, na jakiej podstawie mamy określać, że to był trudny początek sezonu? Tylko i wyłącznie możemy tak mówić, jakby wracając do tego, co wydarzyło się w Australian Open. Mhm. Gdzie też jakby, no wiadomo, że
jeśli Iga jest numerem jeden, to u nas jest od razu 38 milionowych ekspertów, każdy zna się na tenisie, ale wtedy jest taki znak zapytania, kto to jest ta Linda Nuskowa, przecież to jest jakaś w ogóle totalnie nieznana tenisistka, jak może Iga Świątek przegrać z Czeszką, jak może zagrać tak fatalnie i wiadomo, lamenty, żale, smutki i w ogóle wszelkiego rodzaju pretensje, tak, już hejt, wszystko, jak to jest wszystko źle. Fenomenalny początek sezonu, bo na United Cup w ogóle tak dawno dobrze grającej na początku roku Igi Świątek to w ogóle nie widziałem, jeśli w ogóle kiedykolwiek. No potem zaledwie trzecia runda Australian Open, ale bardzo dobry mecz Noskowej. No a potem już tradycyjnie, no, wygrany turniej w Katarze, półfinał w Dubaju, gdzie też to wszystko mogło się inaczej ułożyć. No taki jest sport, naprawdę my bardzo często mówimy, jakby nie wierząc do końca tym słowom, że w tenisie naprawdę jedna, dwie piłki może decydować o końcowym sukcesie i gdyby pewnie Iga nie wyrzuciła tego forehandu z Kalińską w półfinale na po 5, to pewnie i wygrała Dubaj, bo tam w finale czekała Paulini, to też postawmy sprawę jasną. I byśmy zupełnie inaczej na to patrzyli. No nie, no Iga jest jakby w tym miejscu, w którym powinna być. Awansowała wczoraj do czwartej rundy, do 1/8 Indian Wells. Tu też jest w kolejnych meczach dwóch faworytką, więc no, że tak się wyrażę, daj Panie Boże, takie rezultaty każdej tenisistki na świecie. Widzisz jakieś zmiany w grze Igi Świątek? Bo jak słuchałem niektórych ekspertów, mówili tutaj o jakiejś zmianie w serwisie, że częściej Iga jest przy siatce. Czy ty też to widzisz? Na pewno bym się jakby do tych częstszych wizyt przy siatce tak mocno nie przyzwyczajał, bo my się podniecamy, jak Iga pójdzie dwa razy w meczu do siatki, to jeszcze nie jest ta liczba, o którą pewnie chodzi Tomkowi Wiktorowskiemu. To nie jest Łukasz Kubo z najlepszych czasów kariery, który szedł co drugi akcji. I nigdy nie będzie, bo to jest zupełnie inny styl gry. To wydaje mi się, że też tak my na siłę jakby szukamy takich innych rozwiązań. Iga ma swoją wartość, grając w głębi kortu. Jest to tenis niezwykle wyczerpujący dla innych tenisistek. Może tak biegać po końcowej linii i strzelać forehandem, backhandem i wiadomo, że no, kiedy gdzieś tam nie idzie, no to my szukamy tych dodatkowych atutów, dodatkowych bodźców, a może by poszła do siatki, a może by zagrała skróta. No i fajnie, że gdzieś tam to incydentalnie występuje i nie sądzę, żeby występowało częściej. Wydaje mi się, że tych wizyt będzie maksymalnie 2-3. Ale to możemy mówić o zmianie w grze w takiej sytuacji? Nie, o wprowadzeniu takiego jakby drobnego detalu, który może mieć ewentualnie bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o postrzeganie Igi przez inne tenisistki, bo gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się w tym momencie jakiś taki pomysł po drugiej stronie siatki, że ta bardzo dobrze grająca dziewczyna z głębi kortu jednak jest w stanie pójść do siatki, zaskoczyć tym rywalkę i to może gdzieś tam niewątpliwie poniekąd wpływać na losy całego spotkania. Jeśli pytasz o zmianę, no to ja widzę jedną i do serwis. Niej, tak, do niej bym się odniósł, to jest podkręcenie prędkości na serwisie. No jeśli dziewczyna, która przez ostatnie 3 lata i tak dochodząc do pozycji pierwszej rankingu WTA i tak wygrywając 37 meczów z rzędu, serwowałam średnio po 160, jak serwowała, pamiętam, jak dziś 174 km na godzinę, no to ja komentując mecz Igi, no byłem zszokowany, że ona jest w stanie tak mocno zaserwować. Teraz regularnie wprowadza podanie powyżej 180 km na godzinę, to jest niewiarygodna zmiana. Jeśli jest w stanie jeszcze utrzymać te kierunki, które jakby zaproponowała rywalkom do tej pory, czyli ten mocny serwis na ciało, no to jest diametralna różnica. I tutaj już przy takich prędkościach ma prawo Iga myśleć, by tych punktów w meczu około 10-15 za darmo dostać, czyli samym serwisem, a to patrząc na jakby intensywność gry Igi Świątek jest no, bardzo kluczowe. Tam to takie wyraźnie widać jest ten inny ruch przy serwisie, ruch ręki z rakietą. Tak, bo tam i, to, no, i taki mam wrażenie, że daje jej to stabilizację. Iga jest na tyle jeszcze młodą tenisistką, że no, bez problemu takie zmiany mogą sobie wprowadzać. Oczywiście pewnie też mając gdzieś tam z tyłu głowy, że być może to się nie uda i wrócimy do poprzednich historii. Jest na to czas jakby tylko i wyłącznie podczas tego miesiąca przygotowań i tak ten okres się jakby skraca w porównaniu z tym, co było jeszcze 10 lat temu, bo nikt wtedy nie myślał, że będą jakieś takie, no też mówmy wprost, pokazówki. To jest tylko i wyłącznie sprawa pieniędzy na Bliskim Wschodzie. Tam się pojawia szejk, który nie ma problemu, by tam rzucić kilka ładnych banknotów dolarowych przede wszystkim i pewnie tak to będzie wyglądało, bo też jakby no, możemy już powoli potwierdzać, że tenisistki na początku listopada spotkają się w Riyadzie, tam będzie turniej Masters pewnie przez kolejne 2-3 lata. No trudno się jakby decyzją WTA dziwić, no wiadomo, że... wybrać Cancun albo Riyad, to no, chyba nie ma... Nie, no jakby no to jest pierwsza rzecz, pogoda tam raczej nie powinna
tym razem spotkać takiego figla jak w Cancun, ale no... No i petrodolary. No i wszystko się zgadza. Jakby, no słuchajcie, ja mam to jako żywo w pamięci, nie wiem. Z tej racji, że też jakby interesuje się mocno snookerem. Ostatnio był taki też turniej zaproszeniowy w Riyadzie właśnie, gdzie szejkowie wprowadzili tak zwaną złotą bilę, ona stała u góry stołu, jeśli ktoś bijał breaka maksymalnego i jeszcze poprawił tą złotą bilą, no to zawodnik dostawał za te 10 minut grania 500 tysięcy dolarów i to się nie udało, bo to jest sprawa niezwykle trudna. Ronnie O'Sullivan wygrał te zawody, dostał za to 250 tysięcy dolarów, zagrał 3 mecze i w zasadzie nie musiał się męczyć tyle, co podczas Mistrzostw Świata, gdzie turniej trwa 21 dni, no ale tej złotej bili nikt nie wbił. No i wyszedł ten szejk, tak tylko machnął ręką przy rozdawaniu nagród, oni mu przynieśli mikrofon i szejk powiedział: nikt nie wbił złotej, za rok $1 milion, dziękuję. Jakby to jest podsumowanie tej całej historii. I wszyscy chętnie na takie turnieje. Wróćmy ze świata snookera do naszej tej, czy jeszcze... Tak, jeszcze do tenisa, bo chciałem zapytać, no już tak kończąc wątek, mm-hmm. Iggy Świątek, 1800 punktów przewagi. Jesteś spokojny o ten sezon, jeżeli chodzi o walkę tą z Sabalienką, o której zawsze wszyscy mówią, czy jednak widzisz, że te punkty gdzieś tam na jakimś turnieju mogą nie zostać obronione przez Iggy, no i wtedy może się zrobić? Pamiętajmy, że to jest o wiele łatwiejsze zadanie niż w roku 2023, gdzie była ta seria 37 zwycięstw z rzędu, gdzie te punkty jakby cały czas tydzień po tygodniu były tak dodawane, czy to 1000, czy to jak w przypadku Wielkiego Szlema 2000 punktów. Teraz jakby takich historii nie ma. No oczywiście jest jakby sprawa tego typu, że tutaj jest parę punktów do obrony w Indian Wells, był półfinał i przegrana z powodu kontuzji żebra z Rybaki, no ale też pamiętajmy, że Iga nie gra Miami, więc tam jest jakby kolejny 1000 punktów tak boczkiem, jeśli możemy powiedzieć, do zgarnięcia. Sabalienka, no tutaj jestem troszkę zdziwiony właśnie postawą Aryny, bo wyglądała fenomenalnie podczas turnieju w Melbourne, a teraz gdzieś tam się męczy i widać, że jednak nawet te najlepsze potrzebują czasu odrobinę, by no po prostu skonsumować ten niezwykły sukces, jakim jest wygranie turnieju Wielkiego Szlema, więc jakby ja bym się nie martwił o pozycję pierwszą w rankingu Iggy Świątek. No dobra, niech to zabrzmi do końca tego sezonu. Jakby nie widzę takich momentów, gdzie taka zmiana mogłaby nastąpić. Może to będzie Masters dopiero, ale do listopada jeszcze kawał czasu. Okej, okay. No to przejdziemy do Huberta Hurkacza, bo ja trochę się zdziwiłem tą porażką, szczerze mówiąc. No to myślę, że nie tylko ty. No właśnie, no to jest niespodziewana. Jeszcze, wiesz co, porażką to jeszcze jakby... Ale stylem tej porażki. Tak, pal licho, ale stylem faktycznie, bo przy tak serwującym tenisiście przegrywać seta do zera, potem gdzieś tam na chwilę się ostnąć i znów przegrać kolejnych kilka serwisów i przegrać do dwóch, no ja takiej serwisowej zapaści Huberta nie kojarzę od dawna, nie oglądałem tego meczu na żywo, widziałem potem taki obszerny skrót i tak nie widziałem jakby takiej woli walki u Huberta, takiej chęci, a Gael Monfils... Może chory jednak był jakiś tam... No być może, no jakby tak się składa, że udam się do Miami za tydzień i pewne aspekty będę chciał zbadać, bo jakby no wiadomo, że my możemy sobie zawsze tutaj snuć jakieś wnioski, domniemywać pewne historie, ale dopóki ten główny zainteresowany nie powie, jak było naprawdę, to niczego się nie dowiemy, ale Hubert nie wyglądał za dobrze w tym spotkaniu, wręcz powinniśmy powiedzieć, że wyglądał źle. No taki już jest Hubert. Jedyne co może zaskakiwać, że on przeważnie w tym pierwszym w roku US Swingu wyglądał dobrze, bo przecież wygrywał już te tysięczniki, a tutaj no, wyglądało to tak sobie i jestem ciekawy, jak odpowie w Miami. Ale w dalszym ciągu też pamiętajmy, że no to jest tenisista z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Żeby nie było tak, że na kolejnego takiego będziemy czekać do roku 2048. Może wypaść z tej dziesiątki, no bo z tego co widziałem, no, na rankingu tam są takie przewagi bardzo małe. Tak, jeżeli chodzi o Tsitsipas, tam będziemy mówili o tenisiście z czołówki światowej, ale to jest jakby taki... trzeba postawić wykrzyknik przy tym spotkaniu z Gaelem i czekać faktycznie na to, co wydarzy się w Miami, bo tam musi nastąpić jakaś odpowiedź. Ja nie wiem, słuchajcie, ja wiem, że Hubertowi się bardzo dobrze współpracuje z Craigiem Boytonem, ale... No dobra, tak to zostało. Nie, jedna porażka i już też zmieniać trenera? Nie, ale jakby ja myślę sobie, że Hubert... To a propos nawiązania do wiem, jest taką osobą...
Nie wiem, według mnie tak widzę to jakby z daleka troszkę, że potrzebowałby jakiegoś takiego nowego bodźca. Tak mi tak coś czuję. Oczywiście no, to może być też tak. Dobra, to może być też tak, że się mylę, ale jakby no, do odważny świat należy. No pytanie, czy chcemy gdzieś tam zrobić krok, czy nas satysfakcjonuje ta pozycja ósma i ten potencjał serwisowy, który odnoszę wrażenie. W zasadzie mam przeczucie graniczące z pewnością, no nie jest jeszcze na maksa wykorzystany, bo... Jeszcze? No tak, może no bo... jest najlepiej serwujący na świecie? No to popatrz, ale co to znaczy najlepiej serwujący na świecie? Patrzysz przez pryzmat liczby asów? No tak nie patrzmy, jakby przeanalizujmy ile Hubert... Ilu spotkań nie domknął, ilu tiebreaków nie wygrał, bo wydaje mi się, że to procentowo powinno być zdecydowanie lepiej dla naszego tenisisty, a wtedy pewnie i ta pozycja była odrobinę wyższa, ale już tam palicho z tą pozycją. Pewnie Hubert pojawiałby się regularnie w ćwierćfinałach, półfinałach, a być może i w tym ostatnim meczu turnieju Wielkiego Szlema. Wielki szlem, o tym marzymy, jeśli chodzi o Huberta. A Hubert i Igrzyska Olimpijskie, debel z Janem Zielińskim. Rozmawiałem z Jankiem, to on bardzo pewnie mówi, że no my tam jedziemy po medal. No i fajna postawa. Ja też odnoszę wrażenie, że my w Polsce od 2002 roku, kiedy Jerzy Engel powiedział, że jedzie po Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, podchodzimy do takich deklaracji troszkę zdystansowani. Ja wolę, jak sportowiec mówi tak, bo i dziennikarze mają o czym porozmawiać i to też jakby... Ja też wolę. Tak, znaczy, to się zmieniło. Kiedyś myśleliśmy, że nie można zapeszać, tak, ale teraz to, bo wiadomo, uważamy, no, że... My jesteśmy takim narodem jakby mocno pokierszowanym przez te dwie wojny światowe, że my zawsze gdzieś tam wolimy stać z boku i tak popatrzeć na to wszystko i tak nie za bardzo deklarować i tak w ogóle jeszcze wygrywając też przeprosić rywala, no bo tak wypada, no nie, no jakby jedyne jakby co może martwić to nawierzchnia, bo wydaje mi się, że gdyby jakby dla Igi super, bo to jest jej miejsce na świecie i Iga ma naprawdę duże szanse, by walczyć o złoto, ale jeśli chodzi o nawierzchnię, to pewnie Hubert wolałby twardą. No debel jest jakby mocno skrojony, fajnie. Jeden mocno serwuje, drugi dobrze gra deblowo przy siatce. Czemu nie wierzyć w medal? No dobra, zmieniamy dyscyplinę. Właśnie, bo tak patrzę na zegarek, trochę nam się czas kurczy. Rozgadałem się, tak. No, przepraszam. Znaczy, dobrze, o to chodzi. Dawno nic nie komentowałem. Śmiało możesz przechodzić do nas. No to teraz możesz skomentować mecz Legia Widzew. Myślisz, że wojskowi już wypisali się z Mistrzostwa Polski? Przychodzi mi na myśl tweet Michała Świerczewskiego, właściciela Rakowa Częstochowa sprzed, nie wiem, tam półtora tygodnia. Czas powiedzieć prawdę, staliśmy się ligowym średniakiem i odnoszę wrażenie, że to były słowa Michała skierowane w stronę Legii Warszawa, bo tutaj to naprawdę no, wygląda źle. Nie wiem, czy przechodzimy do tego obrazka, który... Tak, to jeżeli możemy poprosić naszą panią realizator o pokazanie na YouTubie, którzy nas oglądają. Ola macha zza szyby, więc już możemy tak... O czym, słuchajcie, no o czym my tutaj... 93. minuta. O czym my tutaj rozmawiamy, jakby... Legia ma problem duży. Legia ma 93. minuta, 0-0. Przed chwilą Legia atakowała, miała okazję. Tak, no i tutaj poszedł, jakby... Tak. Widzę w drugą stronę. No i jakby Legia ma na pewno problemy w... spotkaniu każdym, problemy w każdym piłkarskim aspekcie, łącznie z przygotowaniem fizycznym, łącznie z takim rozkojarzeniem, jakby no to jest po prostu coś, co... No to jest kuriozum, tak, no nie ma co mówić. Co nie ma prawa się wydarzyć. Górna coś, co, strzałka Kendrim Zyba. Dyskryminuje jakby zawodowego piłkarza, nie zarabiającego 15 zł za godzinę, tylko to są odrobinę większe pieniądze. Legia wygląda jedynie w miarę dobrze w początkowych fazach spotkania, ale problem jest taki, że... Ponieważ mamy jeszcze tą sytuację, to ją naświetlmy państwu. Czterech obrońców w polu karnym, jest wrzutka. A gdzie są pomocnicy Legii Warszawa? No właśnie. Górna strzałka Kendrim Zyba, piłka, dolna strzałka Bartoszka Pustka. Piłka zostaje wybita mniej więcej na linię pola karnego. I no, ale wiecie, no to jest taka jest sytuacja, że... jeden dopada do piłki, strzela gola, i my moglibyśmy zostać bohaterem takiego spotkania, bo jeżeli takie krycie jest w Ekstraklasie w 93 minucie w dosyć ważnym klasyku, jak widzę Legia, no to o czym my rozmawiamy? Jakby zdjęcie mówi samo za siebie, tutaj nie ma co analizować, nie ma co robić strzałek, nie ma co zaznaczać piłkarzy w kółkach, bo no to jest kompromitacja. To po pierwsze, no a po drugie, no... Nie wiem, no to wygląda bardzo źle. Ja wiem, że ta strata, ile tam wynosi? Bodajże 7 punktów. Tak. Ale też cały czas żadna strata jest tak naprawdę. Ale, jeśli w sporcie, istnieje jakaś sprawiedliwość dziejowa, wiemy, że czasami nie istnieje, no to jakby popatrzeć, w jaki sposób gra Jagiellonia Adriana Siemieńca i jak gra Legia Kosty Runiajicza, to też nie trzeba być wielkim znawcą futbolu, że to są dwie kompletnie różne dyscypliny. I tutaj jakby powinniśmy zakończyć i czekać na rozwój sytuacji. Myślę, że dzisiaj niedaleko nas, no
muszą spotkać się ludzie decyzyjni za klub z Łazienkowskiej i jeśli nie zwalniać trenera Kosteluńa i na pewno o tym rozmawiać. Zbliża się przerwa na kadrę, została jeszcze jedna kolejka. Ja tu nie chcę mówić o jakimś ratowaniu sezonu, ale na pewno marazm, w jaki wpadła, bo to wydaje mi się jest idealne słowo, Legia Warszawa, wielokrotny mistrz Polski, no powoduje, że jakieś wstrząsy muszą być podjęte. Nie za bardzo wiem, jakie mogłyby być. Jeśli nie mówimy tutaj o zwolnieniu trenera, ja wiem, że zawsze powiemy, no wiadomo, no słuchajcie, no jakby no Kosta Runiajcz się pod tym obrazkiem nie podpisze, który pokazywaliśmy, bo to jest skandal i wiadomo, że on im tak nie każe grać, no ale wiemy, jak to jest. No to jest gdzieś tam taka dyscyplina sportu, że czasami musisz zrobić coś wbrew sobie. Oczywiście pojawią się takie głosy jak Igora Lewczuka na Twitterze, że nie ma prawa krytykować Legii ten, kto nie był na treningu. No, 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 no super fajnie, no ale no... A ja uważam, ale... że jest prawo kibica. My płacimy za bilety, my się tym emocjonujemy. No tak, no pewnie, że tak. No jakby szczególnie, że no jeżeli Legia zdobywa w tym roku jeden punkt, no to o czym my rozmawiamy? No i też jakby... Ale słuchajcie, na treningu Mistrzostwa Polski się nie zdobywa. No, no ale to też jakby, no to też no nie mówmy tak, że nie mamy prawa jakby już podejmując taki rodzaj pracy, skrytykować zespołu, który wygląda fatalnie. Fatalnie, po prostu wolicjonalnie, ambicjonalnie, fizycznie, piłkarsko, skutecznościowo i możesz tak tych grzechów Legii Warszawa wymienić więcej niż 7 głównych. To ja jeszcze tak studząc emocje powiem o faktach. Jest bo tak przy, jest tuż. Bo przy okazji pytania, które się już pojawia od 3 tygodni, czyli Kosta Runiajcz do zwolnienia czy nie, no to ja powiem, jakie są fakty. W ostatnich 6 meczach Legia zdobyła 3 punkty, 3 porażki, 3 remisy. Zestawiając tabelę z ostatnich 8 spotkań Legia zajmuje 10 miejsce za Puszczą Niepołomice. Nie jesteśmy w Puszczy, jesteśmy za Puszczą. Nawet. Jeżeli chodzi o formację, atak. Legia strzela 1,34 gola na mecz. Obrona, tracimy co najmniej 1 gola na mecz. Czyli w zasadzie ta różnica jest niewielka. Jeżeli chodzi o to, kiedy Legia traci bramki, to bardzo często mówimy o mentalu zespołu. Legia traci najwięcej bramek pod koniec pierwszej połowy i pod koniec drugiej połowy, czyli pod koniec meczu. To też pokazuje... No i patrząc na te ostatnie 8 spotkań, no to jeżeli ktoś zobaczy na same fakty, na te statystyki, to one są tragiczne. No i jakby jest to podparte grą. To nie jest jakby, wiesz, to co cytujesz przypadkiem i ta gra jest. No to jest jakby najsmutniejsze, że, no, że tam gdzieś coś się rozjechało. Nie ma drużyny. Tak patrząc z boku widać, że jakby sytuacja w szatni nie jest kolorowa i jakby porównując to właśnie też jeszcze raz z Jagiellonią, bo jakby porównujmy do lidera, który teraz ograł Śląsk-Grosław 3-1 i naprawdę to fajnie wygląda. W fajnym meczu. Tak, no fajnie to wygląda, no widać, że tam jest ekipa, tam jest team spirit, tam są ludzie, którzy pójdą za sobą nie tylko w jeden ogień, ale wracając do tej słynnej gry z podstawówki za naszych czasów, w 2 ognie pójdą i tak moglibyśmy wymieniać i wymieniać. No to jest zupełnie po prostu niebo a ziemia i nie chce mi się wierzyć, że tak nagle coś kliknie w Legii i to pójdzie w dobrym kierunku. To już trwa zbyt długo. Wiadomo, że pewnie... To też wiemy nie od dziś, że sytuacja zmienia się od punktu siedzenia i jak Legia, dajmy na to, któryś mecz skonsumuje jednak i w tych pierwszych minutach strzeli bramkę, poprawi drugą, nie wiem, wygra tak dosyć zdecydowanie 4-5-0, to gdzieś tam pewnie ten trend może się zmienić, ale to zwycięstwo jest potrzebne, żeby ten trend się zmienił. Ja na razie jakby absolutnie nie widzę, z kim Legia gra przed przerwą na kadrę, przypomnijcie mi, nie pamiętam. Korona, Puszcza. Nie, przed przerwą na kadrę była chyba Krakowia. No bo tak? Jeszcze zostało ile przed przerwą na kadrę, co zostało Legii? Pierwszy mecz był chyba z Ruchem Chorzów. Ale nie, teraz. Zostaje jeden mecz Legii, tak? Piast-Gliwice. No i jakby nie za bardzo wiem, co się ma wydarzyć, jeśli Legia meczu z Piastem Gliwice nie wygra, no bo to już będzie nie wygra, nawet remis będzie tutaj. Nawet taka sytuacja już, no, nad którą ty będzie trzeba się nie, żeby ratować sezon. Ja uważam, że właśnie teraz w Legii rozmawiają o tym, żeby uratować sezon, dlatego że to już nie tylko jest kwestia tego, że mistrzostwo mogą nie zdobyć. Oni nie mogą nie wejść do pucharu. To jest jedna rzecz. Jest tak, nie ma już Legii w Pucharze Polski i też pamiętajmy jakby jeszcze, tak jak powiedziałeś wcześniej, studiąc nastroje, w zasadzie emocje, nie nastroje, bo nastroje nie są zbyt dobre w klubie Legia Warszawa, że łatwo wyrzucać, to jest najłatwiejsze zadanie. No gdzieś tam musi być inny scenariusz. Tenisowy plan B, no musisz mieć kandydata. Ja nie wiem, czy w Polsce jest taki. Wiadomo, że rynek zagraniczny, no tak kiwasz głową. Papszun? Tak. Marek Papszun? No wiecie, tak. No, to jest jakby pytanie, czy Marek Papszun chce podjąć pracę. W takim miejscu i w takim momencie. Miejscu, tak, w takim momencie, bo wydaje mi się, że jeśli Marek chciałby, to
to pewnie jeśli dostał już taki telefon, jeśli jakaś drobna konwersacja została przeprowadzona, to myślę, że ze strony Marka padły słowa ok, jesteśmy dogadani, ale od czerwca. Mhm. No myślę, że też Marek Paprzon może, znaczy nie chcę mówić, że czeka na potknięcie Michała Probierza, ale mi się wydaje, że... No ale wiecie co, no to też jakby Marek Paprzon już też taką to jest jego marzenie, dłuższą Marka przerwę Paprzon. Zrobił, ostatnio zadeklarował czas wracać, to niech wraca, bo to jest człowiek, który musi być na tej karuzeli trenerskiej, bo jest dobrym trenerem. Myślisz, że jest szansa, żeby coś kliknęło w tej Legii? Widzisz jakikolwiek światełeczko w tunelu, to ostatnie pytanie. To mecz z Piastem chyba tylko. Tak mi się wydaje. Jeśli Legia nie wygra meczu z Piastem, to nie wiem, na jakiej podstawie mamy myśleć, że Legia nagle zacznie grać lepiej. Bartosz Ignaci, Kanal Plus Sport, był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie, miłego tygodnia. Słyszymy się za tydzień. Łukasz Starowiejski i Przemysław Paczkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.